Czy nadchodząca sesja 2022 styczniowa będzie, czy lutowa będzie trudna dla pani? Myślę, że będzie dość ciężka ze względu na tryb zajęć, który był i stacjonarnie, i zdalnie, więc może być różnie. Czyli jakby głównie przez to troszkę zamieszanie od 2 lat, troszkę to pokutuje, tak? Troszeczkę tak. No, myślę, że dla większości z nas jest ciężej uczyć się w domu bez kontaktu na kampusie, więc może być ciężko. Myślę, że jak się dobrze przygotuję, to nie będzie trudna. Głównie zależy od tego, ile od siebie dam. I w sumie to chyba tyle chciałam powiedzieć. No generalnie niektóre przedmioty będą trudne, niektóre nie. I tyle w sumie. No cóż, biorąc pod uwagę to, że na przykład na Kulu chyba od 9 grudnia, dobrze jeśli kojarzę, mieliśmy tydzień raz tak, tydzień tak, to hybrydowo w skrócie to może być no różnie. Część, jeśli mieliśmy coś zdalnie i przyjdziemy pisać to stacjonarnie, no będzie problem, prawda? Ale jeśli zdalnie będziemy pisali, no to wiadomo, że zawsze trochę łatwiej jest. Ciężko powiedzieć. Mi się wydaje, że to zależy od wykładowcy bardzo, bardzo dużo. Czy będzie nam chciał ułatwić sprawę w tych dość ciężkich, hybrydowych, uczelnianych sprawach, czy jednak nie. Ale wydaje mi się, że raczej dogadamy się z wykładowcami. Nie będzie większych problemów. Czyli jakby powodzenie w sesji zależy głównie od tej organizacji, tak? Bardziej? Tak, głównie naszej organizacji, tak mi się wydaje. Bo wiem, że wykładowcy też mają ciężko w tej sytuacji całej hybrydowej, więc myślę, że kwestia dogadania i samoorganizacji. Według mnie nie, to jest już moja 7. sesja tutaj na Kulu. No, pierwsza sesja na licencjacie na 1. roku była dla mnie ciężka, a tak to terapeutka jest ogólnie. A jak to wygląda organizacyjnie w Twoim przypadku? Zdalnie, hybrydowo czy stacjonarnie? Będą te egzaminy przeprowadzane? Dwa egzaminy będę miał zdalnie, a reszta będzie stacjonarnie. Zaliczeń i tych konwersatoriów. I właśnie, czy taki nietypowy rok akademicki nie sprawia troszkę problemów w tej sesji? Trochę wykładowcy się skarżą, że po prostu niewygodnie im, bo jest to przeplatane w tym roku.